Dzień dobry wszystkim. Witam was kochani w kolejnym odcinku. Z odcinku z magnesu neodymowego. Idę sobie taką ścieżką w moją miejscóweczkę. Miałem do końca tygodnia nie nagrywać. Miałem na spokojnie filmy wam pomontować, ale wysoki poziom wody jest. Ale okazało się, że firma Rutus wypuszcza tak naprawdę nowy wykrywacz metali gdzieś za około miesiąc i stwierdziłem, zrobię taki challenge, zrobię takie wyzwanie, albo inaczej, sprawdzę i wam pokażę, ile można, dajmy na to seria 10 odcinków, ile można zarobić na magnesie neodymowym i czy dam radę choć troszeczkę zbliżyć się do ceny nowego Rutusa. Nie ukrywam, że Simplex jest spoko, ale ten Rutus nowy do mnie bardziej przemawia. Tak więc ja się biorę za robotę, wchodzę do wody i widzimy się przy pierwszych fantach. Pierwsza śruba kolejowa, widzę pieniążka jednego, pieniążka drugiego, pieniążka trzeciego. O, amunicja. I pierdoły. Dobra, sprawdźmy, co może być dalej. O, ale tu jest betonisko takie. O kurde. No, można krzywdę sobie zrobić. Więc ja to odłożę na bok. O! Taki kawał betonu. Dzisiaj odcineczek taki krótki będzie. Wy go widzicie prawdopodobnie we wtorek. Coś mi spadło. Tak więc nie wiem, ile dzisiaj przed pracą jestem w stanie tego tutaj pozbierać. A powiem wam szczerze, że samemu jak się jest na magnesie, jakoś tak dziwnie, bo ostatnio z Moniką się przyzwyczaiłem chodzić. Jakoś tak we dwie osoby jest raźniej. Co mi tu spadło? To mi spadło. Coś od czegoś. Puszka. Fu! Śruba. Kto by się spodziewał? Jeszcze w miarę świeże. Czujecie to? Jakie ładne błyszczące? Jak to się nazywało? Obcęgi? Cążki? Nie pamiętam. Napiszcie w komentarzach, jak to się nazywało, bo nie pamiętam. Pełno ogórkowej znowu się zaczyna. A ja w jednym miejscu. Klasycznie stoję. I hop, raz, dwa, tu coś, trzy i jakieś tam pierdoły i magnes pod wodę, no i do góry i znowu coś. O, tym razem jakieś inne fanty. Sprawdźmy i raz. O kurde, co tu jest? I dwa, i trzy, i sprawdźmy z powrotem pod wodę. A jak? I do góry, i kolejne. A uwaga na palce, i raz. O, coś mi spadło. I dwa. I trzy, i nit, i stópka kolejowa. Opa, i jeszcze raz pod wodę. Uwaga. I do góry. I kolejne mamy. I, o, szkło nawet jest. O kurczę. I raz. I dwa.
Mam tu jakieś pierdoły. I z powrotem w to samo miejsce. Na dół i do góry kolejne. I raz. Dobra, jak będzie coś, jakaś inna scena, to się włączę, bo co tu wkładam? O, na dół i hop. Do góry kolejne. Tu jest moje Eldorado, kocham to miejsce. A jeszcze taki kawałek tam drogi. Tam jeszcze nie byłem. O Jezu. Znowu z dwa wiadra stąd wyciągnę dzisiaj. Taka ostra blacha czyhała i kawałek łupki. Powiem wam, no mogłoby to nie skończyć się dobrze. Ja cały czas stoję w jednym miejscu. Już mnie ręce bolą. Myślę, że już mam kilkadziesiąt kilogramów. Masakra. To miejsce jeszcze mnie... No nie. Weź teraz, bądź mądry człowiek i to... Odczep. Zmęczyłem się. Tam już jest całe wiadro, jakieś 40, może 50 kg, bo to sama drobnica. To jest jeden pierwszy większy element. O ja. Ja w to nie wierzę, że tutaj wylądowała farba. Przecież to jest jakiś absurd. Masakra. To mogło być potencjalne narzędzie zbrodni. No, ciekaw jestem, ile tu jeszcze tego... I to cały czas stoi w miejscu. Ile tu tego jeszcze może w wodzie zalegać. Tu mam coś głęboko, a to jest mnóstwo kamieni. I to nie będzie takie łatwe. O, tu jest coś. Opa. Ja tu mam taką rzeczkę karturskaniowa, którego serdecznie pozdrawiam i zachęcam was do oglądania. Artura też ma taką rzeczkę i też tak może sobie chodzić. Albo inaczej, to ja mogę tak sobie chodzić, jak Artur sobie chodzi. Bo takich strumyczków, o kurde, jak tutaj. Ale schabowy fajny, takich strumyczków jak tutaj, w których naprawdę jednak coś jest. W Szczecinie jest mało. O, tu mamy coś. O. Cóż my tu mamy? Jest kłódka o stanie agonalnym i kolejówka. O. To jeszcze jest tam druga kłódka. O, ciekawe. Jeszcze coś jest? Jeszcze coś tutaj jest, patrzcie. O, 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 o. Rrr. O, a ja odbiorę telefon. Tu mam jakiegoś potwora i obstawiam, że to będzie łupka albo klocek hamulcowy. O, gdzieś tu. O. O! A, jest podkładka kolejowa i ze szkłem się przykleiło szkło. O, trzeba to teraz odczepić. Słyszycie to? Cisza. Tylko ptaszki. Chodzicie rano w tygodniu na magnes w takie miejsca. Pełen relaks polecam każdemu. Coś niesamowitego.
O, a tu kolejne. To już druga baza. Tam już jest jedna dalej. Przesunąłem się 2 metry. Ale mnie tu ptaszki śpiewają. O, tu coś, jakby coś próbowało. Jakby coś próbowało. No jest. Ale tu jest jakiś potężne przyłapanie. Tylko że tu jest mnóstwo takich wielkich kamieni, głazów. O. I może być ciężko go wyrwać, bo tu jest głaz, tu jest głaz. Tu pod spodem czuję głazy. No, może być ciężko. Ewidentnie coś grubego. O, chyba to ruszyłem. Takie miałem wrażenie, że ziemia zadrgała. Albo i nie. A, dobra. Później to sprawdzę. Jest i klocek hamulcowy. Ale tu przypłynął dalej. No. Chodź tutaj, wariacie. No, żeby to... No kurde. Czy coś tu jeszcze pod klockiem się chowa? No nic. Już nic tam klocek tutaj nie odkrył nowego. Jedzie gdzieś pociąg. Tam jedzie pociąg. Powiem wam. Pociąg to dużo powiedziane, lokomotywa. Powiem wam, że nie jestem do końca zadowolony, bo tu jeszcze jest troszeczkę, ale żeby mi w aucie nie śmierdziało, bo po akcji czysta odra w aucie, znaczy te kolejnego dnia, co tam byłem, w jednym z ostatnich odcinków, to w aucie mam taki smród. Że nie chciałbym kolejnego złomu zostawiać na noc. A do pracy muszę jechać na godzinę 14. Jest 12:30. No i kurde. A tu jeszcze jest. O, tu jakieś coś. No. I tak mi szkoda opuszczać to miejsce. Gdyby była Monika, to by sobie tu została i dalej dziobała. A ja muszę uciekać. Ale w kolejnym odcinku z Moniką jedziemy gdzieś, zobaczymy. Są pewne plany, pewne nowe miejsca. Może się coś uda ciekawego powyciągać. Ale to już się dowiecie. Coś mnie tutaj. O, ale tu już się dowiecie w najbliższych odcinkach. Natomiast ja już kończę i widzimy się przy aucie, przy podsumowaniu. O, powiem wam, że żeby tu dojść z tym złomem, to pod górkę, po schodach jakiś, nie wiem, ze 100 schodów tu jest może. To jest dobry trening. Ciążę trzeba zgubić. Pozdrawiam. Wiadomo kogo. I tak mnie nie ogląda. Nieważne.
część łupki, klocek hamulcowy. Tu musiałem przesypać, bo drugi zmęczony jestem. No, nieważne. Powiedzmy, że jak to się przesypie tu, 3 wiadra kolejówki, drobnej kolejówki, 3 wiadra drobnej kolejówki w 2 godziny. To jest z tego miejsca, widzieliście, tego drobnego, to jest naprawdę jak dla mnie niesamowity wyciąg. No i z grubasków tylko te 2 wyszły. I te kolorowe cążki, obcęgi. W sumie nawet nie wiem, gdzie są. Gdzieś zostały albo tam, albo tu. Natomiast w to miejsce jeszcze raz wpadnę. Tym razem może się uda z Moniką. Bo tu jest jeden most kolejowy. Wiadukt kolejowy, most kolejowy. Już się gubię. Tam jest drugi. Na drugim byłem raz na rekonesansie. Chyba klocek hamulcowy wtedy wpadł, parę amunicji. No, ja kończę. Jadę do, na złom i do pracy. A wy już widzicie, taka kwota wyszła. Znaczy, no, pierwszy odcinek z serii, ile dam radę wyłowić. Do momentu, kiedy pojawi się nowy Rutus już w sprzedaży. Może tak. Obstawiam, że może będzie z 10 odcinków. Dobra, rozgaduję się. Ten odcinek i tak nie będzie chyba długi. Pamiętajcie o subskrypcji kanału. Mam pewne niesamowite plany na ten rok i na przyszły. Mogę wam już nic nie będę zdradzał. No. No dobra, w przyszłym roku, ale cicho, taki jest plan, a do tego momentu jest jeszcze długa, długa droga. Trzymajcie się ciepło, pozdrówcie matki, żony i kochanki, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku, cześć!